Cześć, witajcie z tej strony Wacha. War never changes. You're gonna knock 'em dead at the Veterans Hall tonight. A przed wami Fallout 4. Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Tak, Fallout 4. Ja co prawda pisałem gdzieś w komentarzach, że raczej nie planuję serii z tej gry na razie, czy tam przynajmniej w najbliższym czasie, ale zagrałem sobie chwilę i szczerze mówiąc spodobało mi się, więc pomyślałem, że może seria z tego byłaby dość ciekawa. Jeśli chcecie więcej, no to standardowo zostawiajcie łapki w górę, komentarze i tak dalej. A teraz po prostu zabieramy się za tworzenie naszej postaci. Ja tutaj nie za bardzo będę się bawił, bo... szczerze mówiąc niezbyt lubię tutaj takie rzeczy. Oczywiście tutaj sobie troszeczkę go zmienimy, ale też bez przesady, no nie? Dobra, usta tam mogą być. O, powiedzmy, że damy mu tutaj jakiś zarost na przykład. Co on teraz ma? Aha, coś w tym stylu, no dobra. Chyba to sobie weźmiemy, szczerze mówiąc. Niech będzie w ten sposób. Akceptuj. Kolor włosów jest wszystko spoko. Dodatki. Możemy sobie wziąć jakieś blizny. Oparzenie tutaj tak na środku. Powiedzmy, niech będzie takie oparzenie. I... o, to jest takie wiedźmińskie, tak jak Geralt ma. To powiedzmy, że weźmiemy sobie również to, niech będzie. W taki sposób. Fryzura. Możemy sobie zobaczyć, jakie te fryzury tutaj są. Tylko gdzie to tutaj się sprawdzało. Dobra, szczerze mówiąc, zostawimy sobie włosy takie, jakie są. Są dość spoko. Jeszcze możemy sobie tutaj sylwetkę zmienić. Tak na maksa. Dobra, powiedzmy, niech będzie taki napakowany. Dobra, niech będzie gotowe. Okej. Okay. Myślę, że serię Fallout każdy zna, przynajmniej tak mi się wydaje, że chociaż trochę każdy o niej słyszał. A jeśli nie, no to każda część przenosi nas do świata po wojnie nuklearnej. Zresztą to wszystko sobie zobaczycie. O, możemy się ze swoim dzieckiem pobawić. No, nawet pokręcić karuzelę. No dobra, niech będzie. Ah, good morning, sir. Your coffee. 173.5 degree Fahrenheit. Brewed to perfection. And today's newspaper just delivered. Dobra, tutaj mam swojego robocika. No ale jeśli ktoś nie słyszał o Falloutie, to warto wiedzieć, że ta część akurat czwarta jest od tych samych ludzi, którzy wyprodukowali Skyrima. I naprawdę widać tutaj podobieństwa, bo jest to ten sam silnik. Nie wiem, chociażby nawet sposób poruszania tych postaci jest bardzo podobny, albo taki sam jak w Skyrimie. Zresztą zobaczycie, jak będziemy sobie trochę dłużej grali, zobaczycie, że podobieństw do Skyrima jest naprawdę bardzo dużo. I sama gra również jest, typ rozgrywki również jest bardzo podobny, bo właściwie tutaj, tak jak w Skyrimie, bardzo dużo eksplorujemy, przeszukujemy różnorakie lokacje, walczymy sobie z przeciwnikami, rozwijamy naszą postać i tak dalej. Oczywiście jest całkowicie inny klimat, no bo tam w Skyrimie mamy fantazja, tutaj mamy klimat post-apo, ale również gra się naprawdę bardzo przyjemnie. No i co, to tyle chyba tytułem wstępu. Dobra, napiłem się kawki. Grognak the Barbarian in the Jungle of the Bat Babies. My favorite.
Lodówka. Nuka-Cola. Ciekawe. Nuka-Cola. Ice cold. Steki. Saddle up Salisbury steak. Graded A+. Dobra, nieważne. Can you get that? It's probably that salesman. O, wino, bourbon. Trochę wcześniej napić, a tam głupoty gada. Dobra, otworzymy temu agentowi. No dobra, proszę mówić. Nice to find you, sir. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Nie wiem, szczerze mówiąc, czemu się nie pojawiły te napisy, ale dobra. Warto tutaj powiedzieć, że to jest chyba pierwsza gra od Bethesdy, która, znaczy w której nasz bohater mówi. Tak jak wiecie, no w Skyrimie tylko się klikało, czy tam w jakiejkolwiek innej części Elder Scrolls, czy tam w Falloutie 3, tylko wybierało się opcję dialogową i ta nasza postać nie mówiła. Tutaj już jest inaczej. Dobra, jestem, więc. So you are. So you are. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. Brzmi świetnie. Oh, it is. Believe you me. Now, you're already cleared for entrance in the unforeseen event of total atomic annihilation. I just need to verify some information. That's all. Z tym, że tutaj dialogi według mnie są dość średnio wykonane, widzicie jak to wygląda, mamy tutaj tak, nie, sarkazm, albo powiedz mi więcej, no troszeczkę dziwnie jest to rozwiązane, ale dobra. I can't wait for the world to end. That's the spirit. Now, let's see. Dobra, tutaj rozwijamy sobie naszą postać, znaczy rozwijamy, rozdajemy sobie te pierwsze punkty. Z tego co wiem, to tutaj jeśli wybierzemy sobie jakieś popularne imię, to postacie będą się do nas zwracać po tym imieniu. Więc powiedzmy, że weźmiemy sobie, niech będzie Paul. No i dobra. O, dobra, jest. Co by sobie tutaj dodać? Tak szczerze mówiąc, to ja nie za bardzo grałem w serię Fallout. Ale powiedzmy, że inteligencja jest wskaźnikiem bystrości twojego umysłu i wpływa na liczbę zdobywanych przez ciebie punktów doświadczenia. Myślę, że tutaj inteligencji to zawsze warto mieć sporo. Siła wpływa na to, jak dużo możemy unieść oraz na obrażenia, które wywołują nasze ataki bezpośrednio. Dobra, powiedzmy, że damy sobie 4. Percepcja określa twoje zdolności postrzegania otoczenia oraz jest twoim 6 zmysłem. Wpływa na celność podczas używania VATS. VATS to jest taki system, który pokażę wam potem. Teraz na razie nawet nie mamy do niego dostępu, ale powiedzmy, że damy sobie tutaj również 4. Wytrzymałość to ogólna sprawność twojego organizmu. Wpływa na poziom zdrowia i prędkość zbywania punktów akcji podczas biegania. Damy sobie do 3. Zwinność określa twoją precyzję ruchów, mobilność i refleks. Wpływa też na liczbę punktów akcji, władz oraz zdolność skradania się. To bym sobie dał tak. Szczęście to ogólnie pojęta przychylność losu. Skraca czas odnowy trafień krytycznych. No szczęście w grach BTSD zawsze się, szczerze mówiąc, przydaje. Aj, ja tutaj charyzmę jeszcze ominąłem. Charyzma obejmuje twój urok osobisty i siłę perswazji. Modyfikuje szansę wpłynięcia rozmówcy oraz cenę, który możesz wynegocjować. To bym tak sobie zrobił. No, myślę, że nie będzie źle, no cóż, niech będzie tak. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. O, dobra, wszystko spoko. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. Zabierzemy sobie grę. O, jest. Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. I think he needs some of that paternal affection you seem to be so good at.
You heard Codsworth. No dobra, to idziemy do naszego Shona. Obaw się. How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Zakręcimy zabawką. Hey, how's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Będzie sarkazm. Must be like that night in the park a year ago. Sir, Mom, you should come and see this. Codsworth, what's wrong? Dobra, idziemy do niego. Followed by, yes, followed by flashes, blinding flashes, sounds of explosions. We're trying to get confirmation. We seem to have lost contact with our affiliate stations. We do have coming in. That's No i teraz właśnie się rozpoczywa prawdziwy klimat Fallouta. We need to get to the vault. No to uciekamy do krypty. Residents of Sanctuary Hills, if you are registered, evacuate Vault 111 immediately. Who cares? Just help me back up. Biegnie tam ona, biegnie. Dobra, idziemy. On the list. Infant, adult male, adult female. Dobra, wchodzimy. Thank you. Good luck, man. What's gonna happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can. Now keep moving. Dobra, lecimy na tę platformę. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my god! No i jest i wybuch. Hold on! No. Jakoś przeżyliśmy. We did it. We made it. We're okay. Everyone, please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. Lepsza przyszłość pod ziemią. Dobra. Yes, just the stairs. Mail. Step over to the table, take a seat. You'll need your seat. No, ale bierzemy kombinezon. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, you three. Follow me. No i idziemy za lekarzem. See? O, właśnie to, co ten lekarz ma na ręce. Z tego pamiętam, to się nazywa Pip-Boy. I właśnie dzięki temu będziemy mogli sobie tam potem korzystać z systemu VAT, zobaczyć jak to dokładnie działa. How long do you think we'll be down here? Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical. Ogólnie to Fallout 4 ma takie dość średnie opinie od graczy. Nie, jak sobie pograłem naprawdę chwilę, to nawet mi się spodobało i myślę, że można sobie tutaj dość przyjemnie pograć. No dobra, wchodzimy. The pod will decontaminate and depressurize you before we head deeper in the vault. Just relax. Time for a whole new life. Resident secure. Occupant vitals normal. Procedure complete.
O, chyba nas zamrażają, no nie? No, czyli nie jest to takie piękne, jak mówili wcześniej. Lepsza przyszłość pod ziemią. Come on. Oh, God! God. Why would Voltaire do this? I'll find who did this. And I'll get Sean back. I promise. Mamy tutaj coś do zebrania. To miało być jako pytanie. Tak jak mówiłem, tutaj gra jest naprawdę podobna do Skyrima, więc... No, przez większość czasu będziemy po prostu sobie eksplorować, zbierać przedmioty, wykonywać jakieś misje i tak dalej. O, śrubokręt, klucz nastawny. Dobra, niech będzie. O, jaki piękny robaczek. Oczywiście teraz sobie zbieram wszystko, bo to wiecie, pewnie potem gdzieś będzie się to dało sprzedać. Zawsze to... Oj, nie chciałem usiąść. Zawsze to jakiś grosz nam wpadnie. Więc sobie tu wszystko pozbieramy. Dobra, jest terminal bezpieczeństwa. No jest. Krypta 111 powstała w celu zbadania długofalowych skutków stanu hibernacji na nieświadomych obiektach ludzkich. Obowiązkiem personelu ochrony jest utrzymanie bezpieczeństwa obiektu i monitorowanie działalności personelu naukowego. Nie pernelu, tak jak to powiedziałem przed chwilą. Pod żadnym pozorem nie wolno odstępować od wyznaczonych obowiązków. No, czyli jak widzicie, to wszystko to było kłamstwo i po prostu byliśmy tak zwanymi królikami doświadczalnymi. Dobra, idziemy dalej. Mamy tutaj coś, chyba nie. O, tam mamy robala. A tutaj ochroniarską pałkę. A, jest zabity. Giant roaches? What the hell? Co my tutaj mamy? Kolejny terminal. Memo nadzorcy. Dobra, nieważne.
O, toster możemy sobie wziąć, może się przyda. Tutaj mamy jakąś łazienkę, dobra, idziemy dalej. Kolejne robaki. Dobra, zabity. I jeszcze gdzieś jeden jest, ale go zabiło. Właśnie nie chciałem tutaj podchodzić, tak mi się wydawało, że to będzie obrażenia zadawać. Więc lepiej sobie to ominiemy z tej strony. Kolejny robak. Ale dobrze, że są na jednego hita, że tak powiem. Tutaj chyba nic ciekawego nie ma. Ale gdzieś tu był. Właśnie. O, myślałem, że coś będę mógł zebrać z niego. Podniesiona podkładka, no niech będzie. Kolejne robale. Aha, ale wy malty możemy tak mocno nie uderzyć. No, ale na te robaki jak teraz niepotrzebne jest, bo i tak ja od razu zabijamy. O, steampaki. Steampaki służą do leczenia. Pistolet przy okazji spoko. Ale na razie sobie pochodzimy z tą pałką. Myślę, że nie ma potrzeby używania pistoletu. Instrukcje dla nadzorcy krypty możemy sobie na przykład zobaczyć. Aha, no to jest to samo, no okej. To już wszystko wiemy. Pistolet, kolejny naboje. Jakieś papierosy. O, zamek bardzo trudny, więc nie mam szans tego otworzyć. Nie wiem, nawet czy jakiś prosty bym otworzył. Znaczy nie, z tego co wiem, to system otwierania jest taki sam jak w Skyrimie, to znaczy no... tak samo to wygląda, ale chyba, żeby na przykład, wiecie, spróbować otworzyć taki bardzo trudny, to musimy sobie tam wykupić jakąś umiejętność albo coś w tym stylu. Nie można chyba podchodzić do każdego zamku tak po prostu, no bo w Skyrimie, niezależnie od tego, jak mieliśmy rozwiniętą umiejętność otwierania zamków, to nawet mogliśmy taki najcięższy zamek próbować sobie otworzyć i dało się to zrobić. Tutaj musimy mieć wykupioną umiejętność, z tego co wiem. No, otwórz tunel. Dobra. Otwarte, zapiszemy sobie grę i idziemy dalej. No nie będziemy tutaj strzelać, myślę, że tak je sobie bez problemu zabijemy. O, tutaj mi troszeczkę zabrały. Ale to nieważne. O, jeszcze gdzieś tu słyszę, zabity. I tu jest właśnie Pip-Boy, tak jak mówiłem wcześniej. Tutaj ten Pip-Boy służy nam właściwie za wszystko. Za mapę, za dziennik, za przegląd ekwipunku i tak dalej. Dość fajna sprawa z tym jest tutaj. ...64 000 ramu. No i jest, jak widzicie, mam tutaj cały ekwipunek, statystyki naszej postaci i tak dalej. To oczywiście tam w miarę rozwoju gry będziemy sobie wszystko obczajać. Dobra, otwieramy sobie tutaj drzwi. Dobra, póki to się otwiera, to jeszcze właśnie możemy sobie zajrzeć. Czy przypadkiem nie ma tutaj... O, naboje. No to naboje to na pewno zawsze się przydadzą. Kolejne naboje. Dobrze, że tutaj podszedłem. No i dobra, idziemy do windy. A tutaj w stronę sobie tutaj mogę wejść.
Aha, dobra. No nie, no myślę, że wszystko zostawiamy sobie. Tak jak wybraliśmy wszystko, tak sobie to zostawimy. Opuszczamy kryptę. Gacze, czyli najzajadlejsze robactwo całej wspólnoty, potrafią niestrudzenie dziurawić przeciwników zatrutymi żądłami. No, nieźle wyglądają. No, sami widzicie, identycznie jak w Skyrimie, tutaj nam się pojawiają jakieś tam informacje różne, przy okazji jakiś potwór, broń czy cokolwiek i możemy sobie tym obracać i tak dalej. Naprawdę jest tutaj cała masa podobieństw do Skyrima. Więc myślę, że jeśli Skyrim wam się podoba, to również wam się spodoba. No dobra. Jesteśmy na zewnątrz. Wydaje mi się, że jak na pierwszy odcinek to już wystarczy. Tak więc jeśli chcecie więcej, to jak już mówiłem, zostawiajcie łapki w górę, komentarze i tak dalej. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.